Dziadek Rybka z tej strony, serdecznie witam wszystkich widzów kanału Carbo i Fish i tak jak obiecałem kilka gameplay wcześniej, dzisiaj zaprezentuję Wam materiał z gry Call of Duty Modern Warfare 3. Jak słyszeliście na samym początku, jest to dominacja i oczywiście jest to dominacja z widzami kanału Carbo i Fish. Także serdecznie zapraszam do obejrzenia tego materiału, a ja pokrótce przedstawię Wam teraz po kolei kilka ważnych spraw, jakie właśnie chciałem Wam przekazać podczas tego meczyku. Może zacznę od jednej chyba najbardziej istotnej i chyba najważniejszej. To to, że nadal jest kontynuacja serii tutaj otwarte lobby z Dziadkiem Rybką w czwartki i piątki po godzinie 18. Oczywiście mam tutaj na myśli widzów kanału Carbo i Fish, no ale i nie tylko, także znajomych ze Steam. Moi kochani, w miarę możliwości oczywiście będę Was zapraszał do lobby. Jak wiecie, przeważnie na dominacji mamy tylko 6 slotów, ewentualnie wojna lądowa, także musicie mi to wybaczyć, że od czasu do czasu nie wszyscy zmieścicie się w takim lobby. Także to jest ta pierwsza dosyć ważna, istotna rzecz, że będziemy, tak jak wspomniałem, kontynuowali właśnie tutaj otwarte lobby z Dziadkiem Rybką, a także będziemy tutaj, tak jak wspomniałem, grali może też na prywatnym właśnie lobby, tak jak była zabawa z bronią także jakiś czas temu. Kolejną rzeczą, jaką chciałem poruszyć w tym materiale, to jest to, że posłuchajcie, moi mili, nie zawsze mogę Wam odpowiedzieć podczas rozgrywki na Wasze wiadomości przesyłane do mnie przez Steam. Musicie to zrozumieć i proszę się nie denerwować, że odpowiadam na takie wiadomości na przykład po godzinie czy nawet dłuższym czasie. Jak wiecie, dosyć często gram z moimi znajomymi na dominacji i tam w tym takim ścisłym składzie, jaki prezentuje Mysz, Krokodyl i reszta ekipy, która będzie wiedziała, o kogo chodzi, wiecie, że nie zawsze możemy odpisać. Nie zawsze możemy odpisać z prostego względu, ponieważ jeżeli właśnie tworzymy takie lobby, gramy na dominacji, to tam praktycznie każda minuta jest liczona, ponieważ jak wiecie, ja przeważnie grając z tą ekipą, o której przed chwilą wspomniałem, gram supportem i w jakiś sposób staram ich wspierać przy gonitwie po Moaba, czyli oczywiście kamizelki, jakieś UAV i tak jak wspomniałem, w takich momentach po prostu nie odpisuję. Odpisuję, tak jak powiedziałem, po jakimś czasie, ewentualnie w przerwie między rozgrywkami. Jak wiecie, takie przerwy trwają do 40 paru sekund i nie jestem w stanie naprawdę odpisać Wam, załóżmy, na 140 wiadomości, które na przykład pojawiły mi się podczas 10-minutowego meczu. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i oczywiście tutaj nie będziecie się denerwowali, tak jak Wam powiedziałem kilka chwil temu, że nie odpisuję. Także taka jest moja ogromna prośba, abyście po prostu to zrozumieli i byli, jeżeli chodzi akurat o odpisywanie z mojej strony, byli wyrozumiali. Także to jest taka dosyć kolejna ważna, istotna sprawa, jaką chciałem Wam właśnie przytoczyć podczas tego materiału, który widzicie. Kolejna to Wasze pytania odnośnie DLC. No posłuchajcie, postaram się Wam to jeszcze raz wytłumaczyć, jeżeli chodzi o DLC, bo pytacie mnie, czy spotykam cheaterów w rozgrywce właśnie Call of Duty Modern Warfare 3. Oczywiście, spotykam ich nagminnie cały czas i są dosyć z tym spore problemy, szczególnie kiedy gdzieś tam nie posiadam hosta, ale powiem Wam, że warto zakupić DLC, naprawdę, warto zakupić cały pakiet, tak jak wspomniałem, tam jest praktycznie całkowity spokój, jeżeli chodzi o cheaterów. Ja powiem Wam szczerze, że odkąd posiadam ten pakiet DLC, a systematycznie go powiększałem o kolejne części, które wychodziły, ja ani razu nie spotkałem właśnie na DLC Cheatera. Jest on pewnie spowodowany tym, że grają tam naprawdę dorośli ludzie. Oczywiście jest to, będzie to dla Was jednym minusem, ponieważ ci, którzy grają na DLC, tak jak wspomniałem jakiś czas temu, ich średnia godzin w grę Call of Duty Modern Warfare 3 to jest ponad 2000. Także tam nie wyjdą jakieś Wam dosyć takie style, jeżeli chodzi o rush, ponieważ jak ja na przykład gram właśnie na DLC, to dociągam je przeważnie, tak jak Wam wspomniałem, do Rosjan albo do Amerykanów. Naprawdę ci gracze są dosyć ogarnięci i przeważnie ci, z którymi gram, to mają średnio po 3000 godzin, od 2000 wzwyż, ale tak jak mówię, średnia w lobby to jest 3000 godzin i tacy gracze, nawet jeżeli gdzieś tam się zamorujecie, tak jak ja Wam prezentuję jakieś tam poradniki odnośnie łatwych moabów, przyjdą po Was. Jeżeli nie przyjdzie jeden, to przyjdzie po Was dwóch, trzech, a później w konsekwencji pięciu, aż po prostu Was wykurzą z takiego miejsca. Także naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o DLC, ja jestem za tym, żeby po prostu sobie je zakupić, ponieważ, tak jak wspomniałem, plusem będzie to, że nie spotkacie tam cheatera, a minusem to oczywiście, że będą tam gracze z dosyć wysokim współczynnikiem, ilością godzin przegranych w tą grę, także to jest akurat minus właśnie DLC, jeżeli ktoś planuje zakupić, w sensie tym, że jest świeżym właśnie tutaj graczem w część Call of Duty Modern Warfare 3. No i jeszcze jedna rzecz, o jakiej zapomniałem wspomnieć, jeżeli chodzi o DLC, to, że na DLC będziecie mieli dosyć wysoki ping, wahający się od 100 wzwyż, czyli 120, 150 nawet. Czasami ja taki ping mam. Teraz jeszcze może wspomnę o kolejnej rzeczy. Dosyć często zadajecie mi pytania w prywatnych wiadomościach, zresztą też jest komentarz na ten temat na moim profilu Steam. Czy nie przeszkadza mi, że na moim profilu Steam jest tak wiele negatywnych komentarzy odnośnie mojego stylu gry i posądzeń o to, że jestem cheaterem? Oczywiście możecie sobie je wszystkie sprawdzić. Z tego co pamiętam, na 99 komentarzy zawartych właśnie na moim profilu Steam, około chyba tylko 4 jest pozytywnych, także w zasadzie tutaj nie ma czym się chwalić. To także świadczy o tym, jak często spotykam jakichś sfrustrowanych graczy w lobby, którzy nie potrafią docenić właśnie tego, że ktoś ma tam ileś godzin wytłuczone w grę Call of Duty Modern Warfare 3. Do tego dochodzą jakieś tam godziny z Modern Warfare 2, Black Opsa i Black Opsa 1. I dzięki takiej ilości każdy z Was na pewno by nabrał jakiegoś doświadczenia, jeżeli chodzi o tą grę. Tutaj jeszcze wracając do tych komentarzy, no oczywiście dając możliwość tutaj wpisów komentarzy na mój profil Steam, oczywiście liczyłem się z czymś takim, że właśnie takie negatywne komentarze będą, no ale udostępniając, tak jak wspomniałem, po prostu trzeba się na to godzić i nie zwracać na to uwagi, jeżeli coś takiego pojawia się właśnie na Waszym profilu. To chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy, które chciałem Wam przekazać podczas tego materiału. Teraz może jeszcze szybciutko wrócę do tej rozgrywki, którą tutaj widzicie. Postanowiłem, że zagram tutaj właśnie szturmem Predator, Cobra oraz Paylo jako tutaj seria ofiar. Oczywiście, jak już na pewno zauważyliście, jest to dosyć zacięty mecz. Praktycznie cały czas jesteśmy pod kreską, cały czas przegrywamy. Cały czas tutaj coś moja drużyna komentuje odnośnie przeciwników, a ja po prostu delikatnie robiłem swoje i w zasadzie miałem nadzieję, że do samego końca uda nam się w jakiś sposób zawalczyć i wygrać tą rozgrywkę. Chociaż powiem szczerze, że nie było to łatwe i w zasadzie te ostatnie chwile już były takim w moim przekonaniu gwoździem do trumny naszego teamu, że praktycznie przegramy, jednak postanowiłem, że gdzieś tam jeszcze troszeczkę tutaj pobiegam, może coś uda się wbić, jeśli chodzi o serię ofiar i coś może nas troszeczkę tam podratuje. W zasadzie do końca rozgrywki zostało niewiele czasu, jakieś około minutki czasu i popatrzcie na pasek tutaj zwycięstwa i przegranej. Praktycznie dwupunktowa przewaga przeciwników, 3, powoli rośnie. No i udało mi się wbić, jak widzieliście przed chwilą, jeszcze Payloa na koniec. Oczywiście go wezwałem. No i mamy tylko jedną flagę w władaniu, w posiadaniu, więc postanowiłem, że może jeszcze uda się zdobyć tą flagę A i oczywiście zaryzykowałem. Chyba było to dobre rozwiązanie, bo można powiedzieć, że w zasadzie dzięki temu posunięciu i dzięki temu, że jeszcze gdzieś ten mój Payload Wel Pawełek latał, udało się jakoś to nadrobić. 99. Popatrzcie, co się dzieje. Przyjęliśmy 3 punkty, także team na sam koniec zmobilizował się i jakoś udało się to powolutku nadrobić. Jeden właśnie w chwili obecnej punkt właśnie nas dzielił do wygranej. No i oczywiście udało się jakoś wymęczyć tą rozgrywkę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. To tyle z mojej strony. Oczywiście zapraszam do komentarzy, a także na kolejne materiały, które ukażą się na kanale Carbo i Fish. Oczywiście pozdrowienia dla wszystkich widzów, którzy byli ze mną w tej rozgrywce w lobby. Pozdrawiam i do usłyszenia.